Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym nabożeństwie online. Tracę już powoli rachubę, który to już raz się spotykamy w tej internetowej rzeczywistości. Mam jednak wiarę i przekonanie, że już niedługo będziemy mogli spotkać się tutaj, na tym miejscu, wszyscy razem. Będziemy mogli zobaczyć nasze piękne twarze i wierzę w to, że wszyscy będziemy wyglądali pięknie jak zawsze, może będziemy nawet jeszcze 10 lat młodsi i wierzę w to, że będziemy pełni entuzjazmu. Może jesteś w ten niedzielny poranek odświętnie ubrany, czekając na to nabożeństwo, a może jesteś cały czas w piżamie, siedząc wygodnie ze swoją kawą, może siedzisz sam w domu, może jest ktoś bliski przy tobie. Słuchajcie, to nie ma dużego znaczenia. Myślę, że najważniejsze jest to, aby twoje serce było przygotowane na to, co teraz będziesz mógł otrzymać. Ważne, abyś odebrał ten duchowy, pozytywny przekaz, który mamy dla ciebie przygotowany. Ważne, aby twoje duchowe baterie zostały w pełni naładowane podczas tego spotkania. Kochani, idzie wiosna i to jest, myślę, nadzieja dla nas wszystkich, to jest ta chwila, to jest ten moment. Zapraszam Was na to nabożeństwo. Otwórzcie swoje serca, otwórzcie swoje myśli, módlcie się razem z nami, bądźcie razem z nami. Wypełnijcie się wiarą i nadzieją. To jest główne przesłanie, które mamy dla Was, dla tych, którzy może są po raz pierwszy tutaj razem z nami. Wiara i nadzieja niech popłynie do Waszych serc. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Jesus, Jesus.
wywyższamy Twoje potężne imię. Wywyższamy, Panie, ten moment, w którym, Panie, śmierć została pokonana. Wywyższamy ten dzień, w którym, Panie Jezu, na krzyżu pokonałeś grzech. Panie, wywyższamy Ciebie jako Króla Królów i Pana Panów. Wywyższamy Ciebie jako Pana Zmartwychwstałego, Tego, który pokonał śmierć. Panie, i dzisiaj Twoja ofiara, to co dokonało się, ona przemawia i ogłasza usprawiedliwienie dla każdej osoby. Jezus zmartwychwstał, to się wykonało. Panie, Ty żyjesz i dzisiaj chcesz dotykać każdą osobę tutaj, przed telewizorem, gdziekolwiek jest. Chcesz dotykać i zmieniać życie ludzi. Panie, dzisiaj to ogłaszamy, proklamujemy Twoje zwycięstwo nad grzechem, nad zniewoleniem, nad zarazą. Twoje zwycięstwo w imieniu Jezusa niech się dokonuje w życiu każdej osoby.
Dziękować chcę za krew, co przelała się, za miłości Twoje cud. Otworzyłeś grobu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nic nie zmieni tego już. Jak dzisiaj rano miałam relację z Bogiem, to myślałam bardzo mocno o tym, że teraz jest czas na to, żeby nasza wiara była mocno ugruntowana w Bogu. I to, o co dzisiaj będę się modlić w szczególności, to to, żeby wasza wiara była mocno ugruntowana w Bogu. Jakiś czas temu pastor do nas powiedział taką ważną rzecz, że Bóg się przed nami nie skrył ze względu na to, żebyśmy Go szukali. Tylko On jest
ukryty dlatego, żebyśmy nadstawili swojego ucha na to, żeby go odnaleźć, żeby zobaczyć, kim Jezus Chrystus jest dla nas teraz. Dlatego, że właśnie wiara w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, budzi w nas to poczucie wiary w to, że każda obietnica, która jest w Biblii, jest dla nas. Dlatego pomódlmy się wszyscy razem teraz. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby umrzeć i zmartwychwstać. Dziękuję Ci za to, Panie. Dlatego, że to powoduje, że ja mogę być święta w Tobie, że każdy z nas może być święty w Tobie, że to powoduje, że każdy z nas może skorzystać z każdej obietnicy, która jest zapisana w Słowie Bożym. I jeżeli jest napisane, nie bój się, to ja się nie muszę bać, bo jeżeli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? Dziękuję Ci za to, Panie Jezu, z całego serca. I chcę, tak jak Dawid, kiedy był, Panie, ścigany, czy to przez Saula, czy przez później swojego syna Absaloma, Panie Boże, żeby nasze serca były nastawione tak jak Jego do uwielbiania Twojego imienia. Dlatego, że On dobrze wiedział, że kiedy będzie Cię uwielbiał, kiedy będzie śpiewał Ci pieśni, to będzie dla Ciebie milsze niż składanie jakiekolwiek ofiary z naszej strony, bo ofiara doskonała została już złożona. I dziękuję Ci za to z całego serca i błogosławię tym każdego, kto tego teraz słucha. I w tym też, Panie, modlę się o to, żeby jeżeli wśród nas jest jakikolwiek chory, żeby został teraz uzdrowiony w Twoim imieniu. W mocy Twoich błogosławieństw, w mocy wiary, w moc Twojego krzyża i w Twoje zmartwychwstanie. Niech teraz chorzy będą zdrowi, Panie. I w tej ufności modlę się, Panie Boże, za to miasto Głogów, za powiat głogowski, Panie Boże, żeby tutaj nastał, Panie Jezu, czas Twojej obfitości, Ojcze. Czas, Panie Boże, Twojego bezpieczeństwa, Twojego pokoju, Ojcze. Żebyśmy byli spokojni o nasze zdrowie, Panie. Ja błogosławię wszystkich tych, którzy w tej chwili, Boże, starają się zapobiec tej epidemii. Panie, ich błogosławię, ja ich błogosławię, błogosławię ich, Panie, ich rodziny, ich domy, ich rodziców, ich dzieci. Błogosławię, Panie Jezu, tych społeczników, którzy starają się dopomóc. Błogosławię, Panie Boże, wszystkich zaangażowanych. Mój rząd, Panie Jezu, błogosławię, Panie Jezu, ministra zdrowia. Niech Twoja mądrość spoczywa na jego głowie. Niech, Panie Jezu, Twoja mądrość dotyka się jego serca, jego głowy, jego umysłu, żeby mógł podejmować słuszne decyzje. Panie, błogosławię mojego prezydenta, błogosławię wszystkich lokalnych rządzących, błogosławię, Panie Boże, strażaków, policjantów, pielęgniarki i wszystkich zaangażowanych, Panie kasjerki, błogosławię sklepikarzy, Ojcze, i wszystkich tych, którzy muszą teraz pracować, żeby Twoja ochrona była na ich głowach. To niech spocznie na nich i powiedzmy na to wszystko amen. Każdy, kto tego słucha, niech powie amen, niech się zjednoczy w tej modlitwie, żeby ta modlitwa miała większy zasięg i większą moc. Też chciałabym, żebyśmy teraz skłonili nasze głowy i pomodlili się o naszych przyjaciół z Włoch. Dlatego, że wiemy, jak ciężka jest tam teraz sytuacja. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, proszę Cię o naszych przyjaciół z Włoch. Błogosławię każdego wierzącego tam. Błogosławię każdego, który teraz zmaga się tam z chorobą. Proszę Cię, żeby Twoja ręka została wyciągnięta na to państwo. Żeby Twoja ręka została wyciągnięta na to państwo, Ojcze. Żebyś usłyszał tych wołających, Panie, którzy teraz proszą Cię o Twoją pomoc. Panie Boże, my wzmacniamy ten głos modlitwy. My wzmacniamy ten głos modlitwy i ogłaszamy Twoje zwycięstwo i Twoje panowanie, bo jest napisane, że Twoja jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Amen. Witam na naszym świątecznym nabożeństwie online. No więc nabożeństwo świąteczne to tutaj marynarka i krawat. Staramy się pomimo całego klimatu trudnego stworzyć jak najbardziej świąteczną atmosferę. No właśnie, święta zmartwychwstania w tej sytuacji, jaką przeżywamy, mają szczególną wymowę. Dlatego, że święto zmartwychwstania jest świętem zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa nadziei nad smutkiem, zwycięstwa wiary nad strachem.
Wielkanoc, tak nazywamy te święta, święta Wielkiej Nocy, czyli nocy, w której nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa. Dzisiaj musimy zadać sobie pytanie i to pytanie nabiera szczególnego znaczenia, a mianowicie, czy to jest tylko tradycja ze swoimi obrzędami, czy jest to świętowanie rzeczywistego zmartwychwstania Jezusa. Czy zmartwychwstanie jest mitem, czy historycznym wydarzeniem? Jest faktycznym, dokonanym zwycięstwem. Zmartwychwstanie jest czymś, co ogłasza Ewangelia. I wszystko, co ogłasza Ewangelia, jest prawdziwe, wyjątkowe i niepowtarzalne w powiązaniu ze zmartwychwstaniem Jezusa. Jeżeli nie było zmartwychwstania, to Ewangelia nie jest wiarygodna. Jest jedną z wielu koncepcji religijnych, lepszych lub gorszych. Zmartwychwstanie ma wpływ na nasze życie. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, jesteśmy oszukani, samotni i pozbawieni nadziei. Jeżeli zmartwychwstanie jest prawdą, to niezależnie od okoliczności zawsze jesteśmy zwycięzcami. To zmartwychwstanie powoduje, że Jezus jest jedyną drogą do poznania prawdy, a Jego imię jest jedynym imieniem, w którym możemy być zbawieni, to znaczy wyratowani z naszych grzechów. Ratunek ten, wymiar tego ratunku, on obejmuje każdy aspekt naszego życia. To nie jest słowo, które ma znaczenie tylko religijne, że pójdziemy do nieba. Ale jest to ratunek z niebezpiecznej sytuacji. Jest to ratunek z braków, jakie posiadamy. Jest to wyratowanie ze strachu. Jest to ratunek z chorób. Jest to ratunek z wewnętrznych zranień, z naszych win, z wiecznego potępienia ostatecznie. Ale to nie jest tylko religijna koncepcja, jest to rzeczywiste otrzymanie ratunku, doświadczenie ratunku w sytuacji, w której potrzebujemy tego ratunku. Rzeczywistość, w której jest zmartwychwstanie, jest zupełnie inna niż ta, w której zmartwychwstania nie ma. To jest różnica jak między zwycięstwem a klęską, światłością a ciemnością, życiem a śmiercią. Wiara w zmartwychwstanie lub jej brak czyni też różnicę w rzeczywistości twojego wnętrza. To, co mamy w wnętrzu, to, co dzieje się w naszym wnętrzu, ma związek z tym, czy wierzymy w zmartwychwstanie, czy nie. Moja niewiara lub wiara nie ma wpływu na historyczny fakt zmartwychwstania Jezusa. On zmartwychwstał i to jest fakt. I tego nie przekreśli moja niewiara. Ale moja wiara lub niewiara ma wpływ na mojego wnętrza. Potrzebujemy czegoś więcej niż tylko intelektualnej zgody, że zmartwychwstanie Jezusa miało miejsce. Potrzebujemy osobistej wiary serca w to, że Jezus zmartwychwstał. Ponieważ to powoduje kolosalne zmiany w nas samych. Czas na tekst Ewangelii. Tekst Ewangelii na dzisiaj, jaki przygotowałem, to jest Ewangelia Marka, 16 rozdział, od 9 do 14 wiersza. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym
ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Jest w tym tekście kilka rzeczy, na których chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy razem zwrócili uwagę. Jest to jedno z miejsc, które opisuje zmartwychwstanie Jezusa. I w tej historii tutaj opisanej pojawia się dwukrotnie takie słowo ukazał się. A więc, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się. Ukazał się Marii Magdalenie i dwóm uczniom, którzy szli do takiej miejscowości Emaus. I ta historia bardziej szczegółowo jest opisana w Ewangelii Łukasza. I to słowo ukazał się pokazuje nam, że zmartwychwstały Jezus nie chce być niepoznawalny. Nie chce być jakąś zakrytą tajemnicą, zapieczętowaną 7 pieczęciami, dostępną dla elitarnej grupy wybrańców. Wymowne jest to, że Jezus nie ukazał się najpierw drużynie pierwszego składu, bo tą drużyną pierwszego składu byli oczywiście apostołowie. W tamtym czasie, kiedy było zmartwychwstanie, było już ich 11, ponieważ Judasz już zdradził Jezusa i nie był w gronie apostołów. A więc ta drużyna pierwszego składu, można powiedzieć pierwszy skład, którzy zawsze byli w światłach reflektorów przy Jezusie, im Jezus najpierw się nie ukazał. Jest bardzo ciekawe i możemy z tego wyciągnąć też bardzo pouczający wniosek. Po pierwsze, ukazał się Marii Magdalenie. Maria Magdalena to jest kobieta, czy była kobietą. I kobieta w tamtych czasach kulturowo była spostrzegana jako osoba z niższej grupy społecznej. Więc dlaczego to akurat jej miał się ukazać najpierw, a nie na przykład Piotrowi? Pomyślmy, sama wiadomość o zmartwychwstaniu jest trudna do uwierzenia. Ale fakt, że jako pierwsza mówi o tym kobieta, nie nadawał jej wiarygodności. A jednak Jezus wybrał ją, żeby najpierw jej się ukazać. Później mamy napisane, że ukazał się dwóm uczniom w drodze do Emaus. I też nie za wiele wiemy o tych uczniach. Znamy imię jednego z nich. Ewangelia Łukasza podaje, że był to Kleopas, ale tylko imię jednego z nich. I tak poza tym to nie znamy żadnych wyjątkowych powodów, dlaczego to akurat im się Jezus ukazał. Może powodem było to, że nie ma powodów. Może właśnie Jezus chce nam powiedzieć, że On chce ukazać się zwykłym ludziom, chce dać poznać się zwykłym ludziom, że to nie jest zachowane, tak jak już powiedziałem, dla elitarnej grupy wybrańców, którzy mają dostęp do jakichś większych tajemnic. Jezus chce dać się poznać wszystkim ludziom, zwykłym, normalnym ludziom. Jeżeli uważasz się za normalną osobę, to jesteś najlepszą osobą do tego, aby poznać Jezusa. Więc pytanie dla nas pozostaje, czy Jezus dzisiaj się ukazuje? Oczywiście niekoniecznie w fizycznym wymiarze, ale daje się poznać. W znaczeniu doświadczenia. My możemy doświadczyć Jego osoby. Bycie chrześcijaninem to coś więcej niż znajomość właściwych doktryn. Bycie chrześcijaninem to doświadczenie realności osoby Jezusa. I chciałbym powiedzieć dzisiaj i potwierdzić to, że takie doświadczenie realności
osoby Jezusa jest możliwe, jest prawdziwe. Ten zmartwychwstały Jezus, ten, którego zmartwychwstanie dzisiaj świętujemy, on jest żywy i chce dać się poznać. W wieku 20 lat przeżyłem to, co nazywam osobistym doświadczeniem osoby Jezusa. I to doświadczenie osoby Jezusa całkowicie zmieniło moje życie. Jako 20-letni mężczyzna, pełen wewnętrznego zagubienia, wypełniony obsesją samobójczą, pełen samoodrzucenia, kompleksów, pogardy dla samego siebie, trafiłem w takie miejsce, gdzie była opowiadana Ewangelia o Jezusie i na tym spotkaniu moja wiara została zbudowana, aby zwrócić się do Jezusa, aby się pomodlić. I to, co się stało w tej modlitwie, ma wpływ na moje życie przez 42 lata. Całkowicie zmieniło moje życie. I trudno jest mi opisać to słowami, ponieważ to było doświadczenie polegające na tym, że otoczyła mnie atmosfera, ja byłem świadomy atmosfery, nikogo nie widziałem, ale miałem świadomość, że stoi ktoś przy mnie, kto mnie kocha bezwarunkowo, że stoi ktoś przy mnie, kto mnie przyjmuje takiego, jakim jestem, że ten ktoś wypełnia mnie swoją bezwarunkową miłością, że ta miłość uzdrawia moje wnętrze, że uwalnia mnie od moich kompleksów, że daje mi poczucie tego, że jestem przez Boga przyjęty i że to zmieniło całkowicie moje życie. Doświadczenie Jezusa jest możliwe. Znam wiele osób, które takiego lub podobnego doświadczenia dostąpili, to zmieniło ich życie. Jezus chce być zauważalny, chce dać się poznać normalnym, zwykłym ludziom. Zmartwychwstanie jest to Ewangelia, czyli dobra nowina, dobra wiadomość dla tych, którzy są pogrążeni w smutku. Zobaczmy, ci, którym Jezus się ukazał, poszli do tych, którzy się smucili. W wierszu 10 tej historii czytamy tak. Ona poszła, czyli Maria Magdalena, i oznajmiła to tym, którzy z nim byli pogrążeni w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. I znowuż mamy napisane, że oni wrócili do tego miejsca, gdzie znajdowali się ci, którzy byli pogrążeni w smutku i w płaczu i opowiedzieli im, że Jezus żyje, ale i tym nie uwierzyli, tak nam mówi Ewangelia. Więc zmartwychwstanie, ta wiadomość o zmartwychwstaniu, ta wieść o zmartwychwstaniu, ona jest właśnie przeznaczona dla tych, którzy są w smutku i w płaczu. To były osoby, którym zawaliło się życie. Ilu z nas słuchających może utożsamić się dzisiaj z tym stwierdzeniem, życie się zawaliło? Jestem pogrążony w smutku, w płaczu, strachu, niepewności. Sytuacja, jaka nas otacza, rzeczywistość, jaka nas otacza, ma wpływ na nasze myśli, ma wpływ na nasze emocje. Jeżeli nawet nie jesteśmy w takim miejscu, że stwierdzamy, że życie się zawaliło, to możemy powiedzieć, jak bardzo jest nieprzewidywalne, jak bardzo jest niepewne. Po prostu nie wiemy, co się będzie działo. To wszystko powoduje jakieś zamieszanie i chaos w naszych myślach, w naszym sercu
I dla takiej sytuacji, kiedy jesteś w takiej sytuacji, w takiej rzeczywistości, jest ta Ewangelia, Jezus zmartwychwstał. Ponieważ to, że zmartwychwstał, oznacza, że żyje, że jest realny, chociaż niewidzialny. Kolejną prawdą, jaką z tego tekstu chciałbym wskazać, jest to, że wiara jest decydującym czynnikiem o tym, w jakiej żyjemy rzeczywistości. Jaka była rzeczywistość apostołów w tamtym czasie? No, dwa słowa to oddają: smutek i płacz. Smutek i płacz. Oni byli pełni smutku i płakali. Jaka była rzeczywistość Marii Magdaleny i dwóch uczniów, którym Jezus się pokazał? To była radość życia, nadzieja i ekscytacja. Te dwie rzeczywistości, smutek i płacz, z jednej strony, z drugiej strony radość i nadzieja, one istnieją równocześnie, obok siebie, w tym samym czasie, w tym samym miejscu, w tych samych okolicznościach. I jest granica między nimi. A ta granica polega na postawie serca. To, co trzymało apostołów w rzeczywistości smutku i płaczu, to nie wiara i upór serca. Przypomnijmy sobie, jak Ewangelia to opisuje. A więc Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, później dwóm uczniom i później ukazał się tym 11 apostołom, którzy smucili się i płakali. Więc później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. A więc najpierw jest niewiara, a później jest upór serca. Widzicie, na niewiarę, jakby lekarstwem albo sposobem na niewiarę, było świadectwo Marii, a później dwóch uczniów. A więc oni nie wierzyli, nie mieli tego przekonania, nie mieli tego poznania, tej świadomości, że Jezus zmartwychwstał. Ale przychodzi do nich Maria, później przychodzi dwóch uczniów i mówią to samo, niezależnie od siebie. Widzieliśmy Jezusa, On nam się ukazał, jest zmartwychwstały. Ale to, co stało się następnie, to to, że poza niewiarą Jezus jakby nazwał ich, czy tam zestrofowo, za upór serca. Czyli ten upór serca polega na tym, że my podejmujemy taką decyzję, nie będziemy wierzyć pomimo świadectwa. Nie będziemy wierzyć pomimo świadectwa. Pomimo tego, co mówi Maria Magdalena, pomimo tego, co mówi dwóch uczniów, my decydujemy się nie wierzyć. To jest upór serca. Apostołowie siedzieli przy stole i smucili się i płakali. Przy tym stole jest narzekanie, lament i strach. Obrazowo mówiąc, mogli zmienić stół i usiąść razem z Marią Magdaleną i dwoma uczniami przy stole, gdzie jest nadzieja, wiara i radość. Rzecz polegała na wyborze, aby wierzyć w to, że przegraliśmy i wszystko jest stracone, lub wierzyć w to, że jest nadzieja i przejdziemy przez to, co trudne, zwycięsko. I myślę, że dzisiaj dla wielu z nas rzecz na tym samym polega. Niewiara jest też wiarą. Niewiara w Boga jest wiarą w to, że Go nie ma. Niewiara w możliwość zwycięstwa jest wiarą w to, że przegraliśmy.
Nie wiara w to, że jest nadzieja, jest wiarą w to, że nie ma wyjścia. To, w co decydujemy się wierzyć dzisiaj, ma wpływ na to, przy jakim stole siedzimy. Czy siedzimy przy stole smutku, płaczu, beznadziei, narzekania, lamentu? Czy siedzimy przy stole radości, nadziei, zwycięstwa, poczuciu bezpieczeństwa? Jeżeli Jezus zmartwychwstał, to On żyje, a jeżeli żyje, to nas przeprowadzi. Dzisiaj będziemy siedzieć przy świątecznych stołach. Niektórzy z nas pewnie już siedzieli przy śniadaniu. Zadajmy sobie pytanie, jaki to będzie stół. My możemy o tym zdecydować. A decyduje o tym decyzja, w co będziemy wierzyć. Przekaz dnia jest taki. Chrystus zmartwychwstał. Gdy czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł, wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa, słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Dziś prawdziwą wolność mam, Jezus.
Nie byłoby zmartwychwstania bez ukrzyżowania. Te dwa wydarzenia są źródłem naszego wybawienia z grzechów. To, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam życie. Jezus ustanowił pamiątkę swojej śmierci, prosząc, abyśmy z dziękczynieniem spożywali chleb i wino, które są obrazem Jego ciała i krwi. Sprawowanie pamiątki Jego śmierci nie jest powtarzaniem ofiary Jezusa. Ofiara Jezusa została złożona raz na zawsze, jest skuteczna, dlatego nie ma potrzeby jej powtarzania. Spożycie chleba i wina jest wyrazem naszej osobistej wiary w skuteczność tej ofiary i zarówno dziękczynieniem za to, że Jezus oddał za nas swoje życie. Nie przyjmujemy Wieczerzy Pańskiej, abyśmy byli zbawieni, ale dlatego, że zbawieni jesteśmy. Jeżeli gościnnie oglądasz nasze nabożeństwo i może pierwszy raz widzisz taki sposób podejścia do komunii, co oznacza do społeczności, do wspólnoty, możesz włączyć się w to poprzez zmówienie albo przyjęcie, wyznanie modlitwy pojednania z Bogiem. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, poprowadzę teraz taką modlitwę. Możesz powtarzać za mną. Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Wyznaję, że jestem grzesznikiem i przyjmuję przebaczenie grzechów. Uznaję Cię za swojego Zbawiciela i Pana. A teraz proszę wszystkich tych, którzy macie przygotowane Wieczerzę Pańską, abyście podążali za nami teraz. Tam, gdzie jesteście, macie przygotowany chleb. Proszę, weźcie ten chleb. Będziemy razem go spożywać. Dziękuję Ci, Panie, za ten chleb, który jest społecznością z Twoim ciałem, na które przyjąłeś moje grzechy i zaniosłeś je na krzyż. Amen. Weźmy teraz wino i wspólnie razem złóżmy dziękczynienie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to wino, które jest społecznością z Twoją krwią, przez którą zostałem usprawiedliwiony przed Bogiem. Amen. Przyjmijmy wszyscy. Chcemy teraz jako pastorstwo pomodlić się o Was i błogosławić Was. Chcę Was błogosławić pokojem, miłością, Jego łaską, wiarą. Chcę Was błogosławić wszystkim, co jest dobre i co jest doskonałe w Nim. Miejcie pokój, niech Wasze serca będą przepełnione Jego obecnością. Niech Wasze myśli będą skierowane na Niego, skąd przychodzi posilenie i pocieszenie. W chwilach trudnych, w chwilach, które pojawiają się może ze strachem, z obawą, niech przyjdzie pokój, niech przyjdzie od Niego posilenie, niech przyjdzie od Niego wyposażenie. Bądźcie dzielni. W Bogu jest zwycięstwo. W Nim dokonało się odkupienie dla nas od wszystkiego. Tym Was błogosławię. Miejcie dobry czas w rodzinach, tam gdzie jesteście. Niech miłość i pokój będzie z Wami. Amen. Amen. Panie Jezu, stojąc w autorytecie, jakiego udzieliłeś nam, powierzając służbę pastorską, błogosławimy wszystkich, którzy są częścią naszej wspólnoty. I ogłaszamy nad nimi Twoje bezpieczeństwo i ochronę. Wyznajemy nad nimi to, że żadna plaga nie zbliży się do ich namiotu, że żadne zło ich nie dosięgnie, że Ty okrywasz ich swoimi skrzydłami, że w cieniu Twoim znajdują schronienie.
Panie, niech będzie zdrowie w domach, niech będą zasoby ekonomiczne, niech będzie też pokój i radość i owocne relacje wspólne. Panie, błogosławimy też wszystkich, którzy gościnnie oglądają nasze nabożeństwo, aby mogli doświadczyć Twojej łaski i Twojej dobroci i poznać Ciebie jako swojego Zbawiciela, jako tego, który jest wybawcą i ratuje od wszelkiego złego. Amen. Amen. Witam Was po kazaniu. Witam osoby, które pierwszy raz miały okazję uczestniczyć w naszym nabożeństwie. Wierzę, że było to coś budującego dla Ciebie, coś inspirującego. Witam osoby, które modliły się pierwszy raz tą modlitwą, którą się modlił pastor. Jeżeli modliłeś się tą modlitwą, to chcę Ci powiedzieć, że przed Tobą rozpoczyna się niesamowita podróż. Podróż pełna entuzjazmu, pełna wiary, pełna nadziei. I aby wesprzeć Ciebie w tej podróży, w tej niesamowitej relacji, jaką może mieć człowiek z Bogiem, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku oraz na nasz kanał na YouTubie, gdzie możesz znaleźć dużo informacji, jak codziennie poznawać Boga, jak rozmawiać z Bogiem, jak nawiązywać relacje z Bogiem, jak do Niego mówić, jak słyszeć Jego głos. Są tam inspirujące myśli biblijne, kazania dotyczące relacji człowiek-Bóg, wskazówki, które mogą być dla Ciebie bardzo, bardzo pomocne. Jest tam również coś specjalnego dla osób, które się modliły pierwszy raz. Jest tam przygotowany krótki film, krótka lekcja biblijna nazwana Kolejne kroki. Bardzo fajna rzecz, bardzo, bardzo pozytywna, tak więc zapraszam. Będziesz mógł dowiedzieć się również, kim my jesteśmy jako Kościół, tak? Co my robimy, w jakie inicjatywy jesteśmy zaangażowani w mieście. Możesz znaleźć wszystkie informacje o nas. Znajdziesz również informacje na Messengerze, wchodząc na nasz fanpage na Facebooku. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli potrzebujesz porozmawiać z kimś, zachęcam Ciebie, skontaktuj się z nami przez Messengera, przez Facebook. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Chcemy, żebyś się z nami skontaktował, chcemy się z Tobą pomodlić, chcemy porozmawiać, chcemy Cię wesprzeć w Twoich zmaganiach, w tym, co jest w Twoim sercu, to, dokąd teraz będziesz zmierzał. Zapraszam Ciebie jeszcze raz, zadzwoń, odezwij się, jesteśmy tutaj dla Ciebie. No, witam Was, kochani bracia i siostry. Cieszę się bardzo, że chociaż w ten sposób mogę mieć z Wami kontakt, mogę Was błogosławić, mogę się cieszyć Waszą obecnością, mogę się cieszyć naszym Panem, w którego imieniu mogę Was błogosławić. To jest dla mnie radość i taka pociecha, a przede wszystkim ufność, że ten czas szybko się zmieni, że będziemy jeszcze razem mogli się przytulić, cieszyć swoją obecnością i radować razem w Panu. Ja natomiast chciałbym Wam złożyć życzenia w tym trudnym czasie teraz, jaki mamy. Życzę Wam moc Bożego błogosławieństwa, radości, pokoju, abyście w gronie, w którym będziecie spędzać święta, aby te święta były dla Was radością, abyście je pokładali nadzieję w Bogu, abyście mogli radować się sobą, radować się swoimi rodzinami, tak, tymi, z którymi będziecie spędzać czas, ale też radować się rodzinami, z którymi nie będziecie mogli się spotkać. Dlatego życzę Wam, ja i moja żona życzymy Wam moc Bożego błogosławieństwa. Świętować Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Ja wszystkich pozdrawiam i oznajmiam, że mam się dobrze. Chociaż wspominam z psalmistą z psalmu 42, jak zgromadzaliśmy się razem, aby wielbić Pana i tego czasu mi brakuje. Wszystkich, którzy mnie oglądają, proszę, aby przeczytali psalm 93, którym ich błogosławi.
Amen. Hej wszystkim. Życie na wsi przebiega trochę inaczej niż życie w mieście. Łapcie trochę słońca i przestrzeni. Jako Kościół, jako społeczeństwo przeżywamy teraz trudny okres, bo nie możemy się zgromadzać, ale nie zapominajmy, że ten czas, który nas teraz czeka, jest najbardziej radosnym czasem w ciągu całego roku, dlatego chcieliśmy złożyć Wam życzenia. Kochani, niech te święta będą pogodne i zdrowe. Poczujcie prawdziwą miłość i opiekę naszego kochanego Boga. Niech Wasze serca będą niezłomne. Miejcie nadzieję w naszym tatusiu, w Jezusie Chrystusie, bo właśnie On zmartwychwstał. Dlatego życzymy Wam wesołego Alleluja. Niech Was błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Wami swoją twarz i niech przychylny Wam będzie. Niech ku Wam Pan skieruje swój wzrok i niech zawsze darzy Was pokojem. Życzymy Wam owocnego wzrostu oraz Bożej atmosfery, szczególnie w te święta. Kochani, na koniec jeszcze kilka drobnych ogłoszeń. Jako Kościół wspieramy miasto i mieszkańców w czasie pandemii. Grupa wolontariuszy z Kościoła szyje maseczki, które Fundacja Owoc Głogu, którą serdecznie pozdrawiamy, rozwozi potrzebującym ludziom, sklepom, instytucjom. Inni wyprowadzają psy lub robią zakupy osobom objętym kwarantanną. Jeszcze inni gotują obiady dla społeczników. Jeżeli chcesz, a gorąco Ciebie zachęcam do tego, jeżeli chcesz dołączyć do naszych wolontariuszy, do grupy naszych wolontariuszy, skontaktuj się z Sarą, tak? Skontaktuj się z osobą o imieniu Sara pod numerem telefonu 502 513 545. Wszystkie wskazówki, wszystkie informacje otrzymasz od niej, co robić, jak działamy, w co możesz się zaangażować. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, nasz Kościół Dziecięcy również zaczął funkcjonować online. Słuchajcie, przechodzimy do internetu. Polub fanpage Centrum Ewangelii Junior, na którym znajdują się linki do naszych programów YouTube'owych dla dzieci. Tak? Tam są wszystkie fajne informacje, wszystkie rzeczy dla dzieci. Możesz to polubić, oglądaj. Najmłodszych zapraszamy już dzisiaj na kanał Centrum Ewangelii Głogów na godzinę 17 na kolejny odcinek. Tak więc to jeszcze nie koniec dzisiejszych spotkań z nami. O godzinie 17 najmłodszych zapraszamy na kanał Centrum Ewangelii Głogów, gdzie będą mogli zobaczyć coś bardzo fajnego, co jest przygotowane specjalnie dla nich, krótki film. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was gorąco, życzę Wam udanej niedzieli i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.